Szanowni drodzy Państwo, witam serdecznie naszych zacnych, drogich uczestników sympozjum według tytułów i godności z Panami Ministrami na czele, zgromadzonych tutaj w Toruniu, ale także łączących się z nami za pomocą mediów toruńskich, szczerze zatroskanych o trzeźwość naszego narodu. Wszystkim Paniom składamy najserdeczniejsze życzenia i chcę powiedzieć, że o godzinie 7, kiedy modliliśmy się podczas Najświętszej Eucharystii tutaj w sanktuarium, o Was wszystkich, drogie Panie, pamiętaliśmy. Posłani w pokoju Chrystusa, budujmy trzeźwą i wolną Polskę. To hasło w obecnym roku inspiruje nas i mobilizuje do pracy w apostolstwie trzeźwości, a także w duszpasterstwie osób uzależnionych i ich współcierpiących rodzin. W świetle tego przesłania pragniemy dzisiaj podjąć temat reklamy alkoholu obecnej w naszym życiu publicznym. Jest to poważny problem, który wymaga natychmiastowego rozwiązania. Przed wieloma laty jeden z wybitnych amerykańskich medioznawców stwierdził, że ludzie myślą obrazami, które w ich świadomości wytwarzają media. Większość z nas postrzega świat w taki sposób, w jaki jest on przedstawiany w prasie, radiu, telewizji oraz w internecie. Media posiadają wielką władzę kreowania nowych historii wartości i hierarchii wartości, zmiany autorytetów, poglądów, sposobu myślenia. Ten ogromny wpływ może być pozytywny bądź negatywny. Może pomagać odbiorcom wzrastać w człowieczeństwie, może także niszczyć ich wrażliwość, nakłaniać do agresji, do złych czynów. Zdajemy sobie sprawę, że media bardzo często wykorzystywane są do budowania fałszywej wizji świata i człowieka, wizji służącej manipulowaniu odbiorcami. Szczególnie bulwersujące jest intensywne promowanie tych zjawisk i zachowań, które prowadzą do uzależnień. Taka sytuacja od lat ma miejsce w przypadku reklamy alkoholu. Polska w skali Europy przoduje w emisji reklam alkoholu w telewizji. Liczba reklam piwa znacznie przekracza średnią europejską. Obliczono, że między rokiem 2001 a 2017 w telewizji wyemitowano 3,8 miliona spotów reklamowych związanych z piwem. W pierwszym półroczu 2020 roku producenci piwa wydali na reklamy w tradycyjnych mediach bez internetu ponad 350 milionów. Te ogromne środki przeznacza się na tworzenie fałszywego obrazu alkoholu jako niezbędnego i niezwykle atrakcyjnego elementu ludzkiego życia. Wystarczy przyjrzeć się kilku fałszywym obrazkom, którymi codziennie atakowani są Polacy. Widzimy w nich młodych, przebojowych, uśmiechniętych ludzi, radośnie spędzających czas w gronie przyjaciół. Czujemy wspaniałą atmosferę przyjaźni i dobrej zabawy. Alkohol to znak ich wysokiego statusu, udanego życia, znak akceptacji wśród przyjaciół i umiejętności doskonałego spędzania wolnego czasu. Widzimy też inne obrazki. Alkohol jest w nich elementem wspaniałych przygód w górach lub na morzu. To znak siły, odwagi, wytrzymałości i prawdziwego męstwa. Kłamliwość tych wizji dostrzegamy lepiej, gdy zestawiamy je z rzeczywistymi sytuacjami codziennego życia. Wówczas czar reklamowych miraży szybko pryska. Wystarczy przeczytać informacje o dzieciach zaniedbywanych czy nawet katowanych przez pijanych rodziców. Wystarczy obejrzeć telewizyjny materiał o wakacyjnych weekendach, w których wiele osób po wypiciu kilku piw tonie w polskich jeziorach i rzekach. Wystarczy przyjrzeć się wrakom samochodów i wsłuchać w odgłosy karetek, które są wzywane do ofiar kierowców, tłumaczących się, że wypili tylko dwa piwa. Dlaczego tych obrazów nie widzimy w reklamach? Dlaczego słychać tam radosną muzykę, a nie słychać przerażającego płaczu dziecka, którego ojciec wraca z alkoholowej libacji? Dlaczego mówi się o alkoholu jako źródle radości, a nie mówi, że to także źródło bólu i cierpienia, źródło samotności i poniżenia, jakiego doświadczają chociażby tysiące dzieci przebywających w domach dziecka? Dlaczego widzimy jedynie idealną, radosną zabawę młodych ludzi, a nie widzimy pobitej i zgwałconej dziewczyny, która uczestniczyła w alkoholowej imprezie? Dlaczego reklamodawcy pokazują tylko rozpromienione twarze kobiet, a nie pokazują zapłakanych oczu cierpiących matek i żon, których najbliżsi przegrali przez alkohol życie?
Dlaczego pokazywani są aktorzy odgrywający ludzi sukcesu, a nie widać prawdziwych twarzy młodych, zdolnych ludzi, którzy zmarnowali talenty i zaprzepaścili przyszłość przez alkohol? Dlaczego nie pokazuje się na przykład młodych, dobrze wykształconych i zamożnych kobiet z dużych miast, które w coraz większym stopniu wpadają w sidła nałogu? Podobnych zestawień można przytaczać bardzo wiele. Musimy przeciwko takim zakłamaniom protestować. Głośno wypowiedzieć nas przeciwko manipulowaniu, zwłaszcza najmłodszymi. Przeciwko budowaniu wizji świata, w której alkohol jest jedynie pozytywnym zjawiskiem, z którym nie wiążą się żadne niebezpieczeństwa. Reklama alkoholu jest szkołą rozpijania narodu. To ona w dużej mierze wychowuje, ucząc pijackich postaw i przekonań. Nie bójmy się tego nazwać zbrodnią na polskich dzieciach i na młodzieży, a więc na przyszłości Kościoła i naszej ojczyzny. Reklama alkoholu, trzeba to jasno podkreślić, zniszczyła już co najmniej jedno pokolenie Polaków. Znacznie pogłębiła mentalność proalkoholową, traktującą alkohol jak bożka. Na co zatem czekamy? Czy na zniszczenie kolejnego pokolenia, czy kolejnych pokoleń? Reklama alkoholu wywiera ogromny wpływ na inicjację alkoholową młodych Polaków i systematyczne sięganie po trunki, głównie po piwo. Od wielu lat badania światowe potwierdzają, że reklamy alkoholu pozytywnie wpływają na decyzje młodych ludzi o rozpoczęciu picia alkoholu oraz na decyzje o ilości spożywanego alkoholu. Zwiększenie o 5 minut dziennie reklamy alkoholu w telewizji powoduje, że młody konsument codziennie wypija 5 gramów czystego alkoholu więcej. Bardzo niebezpieczne dla wzrostu picia alkoholu przez młodzież mają również filmy, w których aktorzy piją alkohol. Badania wskazują, że nieletni w wieku od 10 do 14 lat, często oglądający takie filmy, aż dwukrotnie częściej zaczynają pić w porównaniu do rówieśników oglądających takie filmy rzadko. Zwiększa się również ryzyko upijania przez nich. Badanie w Stanach Zjednoczonych wykazało, że w 87% wszystkich sprawdzanych filmów pito alkohol, a konkretne marki widoczne były w 44% produkcji. Co więcej, bohaterowie pili alkohol aż w 85% filmów dopuszczonych do oglądania przez dzieci. Warto przypomnieć stwierdzenie znajdujące się w Europejskiej Deklaracji w sprawie alkoholu Światowej Organizacji Zdrowia, którą przyjęto w 1995 roku. Wszystkie dzieci i młodzież mają prawo do wzrastania w środowisku chronionym przed negatywnymi konsekwencjami picia alkoholu i powinni być chronieni przed promowaniem napojów alkoholowych. Nie wolno nam zatem skapitulować przed ofensywą promowania alkoholu. Nie wolno poddać się złu, które zagraża tak wielu naszym rodakom, zwłaszcza młodemu pokoleniu. Media, samorządy i polski parlament powinny poświęcić odpowiednie zasoby finansowe i ludzkie na promocję piękna życia bez alkoholu. Trzeba mówić i pokazywać przede wszystkim prawdę. Trzeba jak najczęściej i jak najlepiej mówić o tych, których zaangażowaniu zawdzięczamy fakt, że nasz narodowy okręt nie zatonął jeszcze w morzu alkoholu. Trzeba z wielką wdzięcznością promować postawę tych licznych kapłanów, biskupów, przedstawicieli zgromadzeń zakonnych, a także świeckich działaczy i członków ruchów trzeźwościowych, dzięki którym jeszcze nie przegraliśmy tej wielkiej walki. Nie wolno tej ogromnej pracy lekceważyć. Nie wolno jej umniejszać, nie wolno jej zbywać milczeniem. Trzeba o niej mówić głośno i zdecydowanie. Co stałoby się z Polską, gdyby nie ofiarna praca Kościoła, która od wieków zajmuje się tym zagadnieniem? Odpowiedzialni za naszą ojczyznę muszą podjąć zdecydowane działania, szanując wolę rodaków, którzy opowiadają się za całkowitym zakazem reklamy alkoholu, w tym piwa. Według badań CBOS-u takich Polaków jest prawie 60%. Największym ze skandali jest próba wprowadzania dzieci w świat picia przez reklamy tzw. napojów bezalkoholowych.
Oby w naszym narodzie stale rosła świadomość, że tylko na fundamencie trzeźwości można budować silną, bogatą i wolną ojczyznę. Aby tak było, musimy zjednoczyć się we wspólnej trosce o trzeźwość narodu. W 2017 roku z inicjatywy Zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości odbył się Narodowy Kongres Trzeźwości pod hasłem Ku trzeźwości narodu – odpowiedzialność rodziny, kościoła, samorządu i państwa. Jednym z ważnych celów kongresu była mobilizacja całego społeczeństwa do działań trzeźwościowych, aby promować styl życia wolny od wszelkich zniewoleń, zwłaszcza od pijaństwa i alkoholizmu oraz obniżyć spożycie alkoholu. Realizacji tego ważnego celu służyły sympozja, konferencje, pielgrzymki, zwłaszcza Narodowa Pielgrzymka w intencji trzeźwości na Jasnogórę, modlitewne spotkania i liczne rekolekcje. Centralne uroczystości Narodowego Kongresu Trzeźwości miały miejsce w dniach 21-23 września 2017 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W poszczególnych sesjach kongresu uczestniczyli naukowcy z różnych dziedzin, licznie zgromadzeni delegaci ze wszystkich polskich diecezji, diecezjalni duszpasterze trzeźwości, zakonni referenci trzeźwości, przedstawiciele hierarchii Kościoła katolickiego i innych wyznań w Polsce, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, a także ruchów, stowarzyszeń trzeźwościowych i organizacji pozarządowych, goście z zagranicy. Na zakończenie części studyjnej Narodowego Kongresu Trzeźwości zostało odczytane przesłanie kongresowe. To w nim znalazło się ważne wezwanie skierowane do księży i wiernych świeckich, do rodziców, do odpowiedzialnych za państwo i za samorządy, aby troszcząc się o trzeźwość narodu, każda z wymienionych instytucji uczciwie podjęła to, co należy do jej podstawowych zadań. Po kongresie rozpoczęto intensywną pracę nad projektem Narodowego Programu Trzeźwości. Został on proklamowany 13 lutego 2018 roku, a więc w roku jubileuszu stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W Narodowym Programie Trzeźwości ważne miejsce zajmuje sprawa odpowiedzialności państwa i samorządu w procesie osiągnięcia trzeźwości w naszym społeczeństwie. Państwo nie może sprzyjać partykularnym cerom biznesu alkoholowego. Widoczne to było m.in. w rozluźnieniu rygorów co do liczby zezwoleń na sprzedaż alkoholu i w dopuszczeniu reklamy. W dużym stopniu państwo zrezygnowało z funkcji regulatora rynku alkoholowego. Tymczasem napoje alkoholowe nie są zwykłym towarem. Regulacja prawna na poziomie centralnym jest niezbędna dla realizacji programu. W Narodowym Programie Trzeźwości mocno wybrzmiała również sprawa istotnego wpływu autorytetów i liderów społecznych na osiągnięcie trzeźwości całego społeczeństwa. Dotyczy to zwłaszcza duchowieństwa, nauczycieli, parlamentarzystów, władz rządowych, samorządowych oraz pracowników kultury i mediów, a także wszystkich zawodowo stykających się z tą problematyką. Powinni oni być właściwie poinformowani, edukacja elit, i odznaczać się osobistym, nieugiętym stylem życia w zakresie używania napojów alkoholowych, a ich decyzje, również wyrażone w aktach prawnych i zarządzeniach, powinny być zgodne z dążeniem do powszechnej trzeźwości. Mam nadzieję, że dzisiejsze sympozjum przyczyni się do zmiany podejścia polskich elit do sprawy reklamy alkoholu, także jego dostępności fizycznej i ekonomicznej, a tym samym wzmocnione zostaną działania na rzecz pełnej ochrony naszego społeczeństwa przed pijaństwem, alkoholizmem i innymi uzależnieniami. Szczęść Boże. Dziękuję bardzo.